Cześć! Witam Was na kanale Niezła Historia, czyli tym miejscu w internecie, które zachęca do czytania literatury historycznej, gdyż wcale nie jest ona gorsza od klasycznej beletrystyki, a ma nad nią tę przewagę, że przedstawione w niej wydarzenia zdarzyły się naprawdę. Dziś zapraszam Was na kolejną rozmowę, na kolejny wywiad na tym kanale, a będziemy rozmawiać o wydarzeniach opisanych w tej książce, w pracy autorstwa Juliet Mazur pod tytułem Wyścig Kłamstw, a moim gościem jest dzisiaj czterokrotny mistrz Polski w kolarstwie szosowym, w tym dwa razy ze startu wspólnego, dwukrotny uczestnik wyścigu Tour de France, a prywatnie mój dalszy wujek. Drodzy widzowie, specjalnie dla Was, pan Piotr Wadecki. Dzień dobry. Cześć. Wujku, na początku chciałbym Ci zadać parę pytań takich typowo kolarskich, bo tym największym zwycięstwem dla sportowców, tym największym marzeniem, ukoronowaniem kariery jest zwycięstwo w Igrzyskach Olimpijskich. Od tego są oczywiście wyjątki. Tutaj najlepszym przykładem są przedstawiciele piłki nożnej, gdzie jednak ważniejsze jest Mistrzostwo Świata. Wszyscy wiemy, że w zeszłym roku Lionel Messi wrócił z Kataru ze złotym medalem Mistrzostw Świata. Niewiele z nas pamięta, że w roku 2008 z Pekinu wrócił także ze złotym medalem olimpijskim. I powiedz mi, co jest największym zwycięstwem dla kolarza? Czy jest to Mistrzostwo Świata, Mistrzostwo Olimpijskie, czy triumf Tour de France? Ja myślę, że dla kolarza to już ogromnym sukcesem jest sam start w Tour de France. Myślę, że każdy młody adept kolarstwa, który zaczyna przygodę z tym sportem, no to marzy przede wszystkim o Tour de France. Jest to wyścig najbardziej rozpoznawalny na świecie. Wyścig, który trwa 3 tygodnie, o którym mówi cały świat. Jest to impreza sportowa, która dominuje wszystkie media w miesiącu lipcu na całym świecie i ma ta impreza największą docieralność do potencjalnych młodych sportowców, ludzi i chyba jednak Tour de France jest taką imprezą, o której każdy marzy, żeby wystartować, a później żeby wygrać etap i może żeby wygrać cały wyścig. A powiedz mi, bo w czym tkwi fenomen w Tour de France? Bo w kalendarzu kolarskim tych wielkich turów są trzy, bo w czerwcu jest zawsze Giro d'Italia, w lipcu jest Tour de France, a w sierpniu jest Vuelta. Właśnie, w czym tkwi właśnie ten fenomen Tour de France? Chyba no, każdy z tych wyścigów jest inny. Każdy ma swoją specyfikę. Vuelta jest naprawdę znakomitym wyścigiem. Zresztą teraz rozpoczęła się Vuelta. Zawsze miesiąc, końcówka sierpnia, początek września. Giro Italia to jest święto fanów kolarstwa włoskich. I też znakomity wyścig, wiele emocji, przepiękne krajobrazy, przepiękne tereny i miesiąc maj. No i później wakacje, cały ten lipiec, pierwszy miesiąc wakacji Tour de France. Wyścig zupełnie inny niż te dwa pozostałe, mający swoją specyfikę. I no dlaczego Tour de France, dlaczego ta impreza jest najbardziej pożądana w kalendarzu każdego zawodnika? Ciężko to określić. No chyba dlatego, że jest najbardziej medialną imprezą, która dociera do największej liczby ludzi na całym świecie. Impreza, o której najbardziej się mówi, no zwycięstwa etapowe w tym wyścigu są najbardziej cenione, najbardziej prestiżowe. I tak jednym zdaniem bardzo ciężko powiedzieć, dlaczego akurat Tour de France. Czyli możemy się pokusić o stwierdzenie, że Tour de France w tym kolarskim Wielkim Szlemie pełni w pewnym sensie funkcję Wimbledonu? Myślę, że tak. Można to tak powiedzieć. Bo ty dwa razy startowałeś w Tour de France. Opowiedz mi trochę o swoich doświadczeniach z tym wyścigiem, bo Juliet Mazur w swojej książce Wyścig Kłamstw cytuje pewnego kolarza, który trudy tego wyścigu przedstawiał tak. Nawet droga krzyżowa ma 14 stacji. My mamy aż 15 etapów. Teraz tych etapów jest 20. Czym dla Ciebie był udział w Tour de France? No, to było niesamowite wydarzenie i przygotowywałem się do tego wyścigu bardzo sumiennie, bardzo starannie. Wydawało mi się, że jestem w znakomitej formie, stając na starcie pierwszego etapu. Ale później, gdy już wyścig ruszył z etapu na etap, zaczęliśmy wjeżdżać w te odcinki górskie, robiło się coraz trudniej, coraz ciężej i no, wokół mnie jechali kolarze, z którymi tak naprawdę na co dzień się ścigałem w innych wyścigach, w wyścigu dookoła Szwajcarii, w wyścigu Vuelta Catalunya, w tych mniejszych imprezach jednotygodniowych. A tutaj
Wszyscy byli niesamowicie silni, bardzo dobrze przygotowani, i to było dla mnie pierwszy taki szok, że kurczę, jedziemy już tak szybko. Ten peleton powinien być bardzo mały, powinno zostać nas 30-40, a tutaj dalej jedzie 100-110 kolarzy. Odpadli tylko sprinterzy. Także no, wszyscy są naprawdę bardzo dobrze przygotowani, i wtedy byli. Dla mnie to było takie strasznie. Strasznie dziwne, że w momencie, kiedy już połowy peletonu nie powinno być, bo ja już się męczę, no tak jak jestem na tym poziomie zmęczenia, co na innych imprezach, to już ten peleton był bardzo mocno okrojony, a tutaj jedzie prawie cała grupa. Także no, to był taki pierwszy dla mnie sygnał, że wszyscy przyjechali świetnie przygotowani, i jedyne, co może wyeliminować zawodnika z wyścigu, to jest choroba, kraksa, jakieś zdarzenie, no, które no, może być tak naprawdę przypadkiem, bo nie słabość, bo wszyscy są świetnie przygotowani. Okej, zanim przejdziemy do głównego tematu naszej rozmowy, czyli do Lance Armstronga, chciałbym Cię jeszcze zapytać o rok 1998, o aferę grupy Festina. W ogóle, jak do tego doszło, jak to się stało, że ta grupa wpadła? Jeśli ja dobrze pamiętam, jeszcze nie byłem w tym wielkim świecie kolarstwa zawodowego. Jeśli dobrze pamiętam z tego, co czytałem, i później z opowieści chłopaków, z którymi się ścigałem, a byli w mojej ekipie zawodnicy, którzy byli w tamtych czasach w drużynie Festina, to chyba któryś z masażystów w samochodzie ekipy przewoził niedozwolone środki, został zatrzymany przez policję i na jednej z granic, chyba na przejściu granicznym pomiędzy Francją a Belgią, i tak rozpoczęła się cała burza wokół Festiny, naloty na hotele, sprawdzanie bagaży zawodników. I z tego, co pamiętam, to wtedy zostały znalezione bardzo duże środki i ilości niedozwolonych substancji w bagażach również zawodników. A czym była ta sprawa dla środowiska i czy to było coś, czego można było się spodziewać? Tak jak powiedziałem, ja jeszcze w tym czasie nie byłem w tym wielkim świecie kolarskim, w tym dużym peletonie. Ja ścigałem się w polskim zespole. Większość wyścigów, które startowałem, to były wyścigi w Polsce. Czasami wyjeżdżaliśmy gdzieś na jakiś wyścig do Czech, do Włoch, do Francji. Jechaliśmy wyścig dookoła Portugalii, ale nie startowaliśmy w tych wyścigach najwyższej rangi, także my tutaj w Polsce nie mieliśmy pojęcia, co tam się dzieje w tym dużym peletonie, w tym dużym kolarstwie, świecie kolarskim, ale tak z perspektywy czasu, ja myślę, że wszyscy wiedzieli, o co chodzi. To nie była tajemnica, że zawodnicy stosują niedozwolone środki, bo tak naprawdę w tamtych czasach wszyscy jeździli na tym samym. A powiedz mi, czy miałeś okazję osobiście poznać Lance Armstronga? Tak, miałem okazję go osobiście poznać. Jechałem w dwóch wyścigach Tour de France, w których startowałem stąd. Poznałem go również później przez mojego przyjaciela z zespołu Axela Merckxa, który był bardzo dobrym kolegą Armstronga, z którym się ścigał w jednym zespole. Także miałem okazję go poznać przy okazji wyścigów w Szwajcarii. Mieliśmy taką krótką rozmowę, zaproponował mi przejście do jego zespołu. Także wszyscy wiedzieli, kto to jest Armstrong, a ja jedyną możliwość rozmowy z nim, no właśnie miałem właśnie wtedy przy okazji, no, kiedy proponował mi przejście do swojego zespołu. No i oczywiście podczas jazdy w peletonie niejednokrotnie gdzieś tam zamieniliśmy kilka słów, bo nie wiem, czy wiesz, pierwszym trenerem Armstronga był Polak Edward Borusewicz. Tak. I niejednokrotnie, jak gdzieś Armstrong w peletonie mnie zauważył, podjechał, to zamieniliśmy kilka zdań po polsku. Jak pewnie wiesz z autopsji, to najbardziej gdzieś do głowy wchodzą te niecenzuralne słowa, i takich też używał. Oczywiście w formie żartu. Bo Juliet Mazur w swojej książce Wyścig Kłamstw przedstawia Lance Armstronga przede wszystkim jako buca, który zainteresowany jest wyłącznie pieniędzmi, sławą, życiem gwiazdy i kolejnymi zwycięstwami, do których do pomagania, w których
niestety zmuszał swoich pozostałych kolegów z grupy. Jakie on na tobie robił wrażenie? Rzeczywiście robił takie wrażenie osoby, sportowca, który wie, czego chce i dąży do celu. Był, ciężko mi teraz znaleźć słowa, bo tak jak mówię, nie byliśmy w jakiejś zażyłej znajomości, ale rzeczywiście dało się odczuć takiego twardą osobę, tak jak powiedziałem, osobę, która wie, czego chce, która twardo dochodzi i żąda swoich no swoich racji, tak, i no, mogło to wyglądać w tamtych czasach, że niejednokrotnie jakby tak trochę taką delikatną przemocą gdzieś wywiera naciski na swojego rozmówcę czy kolegę z zespołu. Także był takim szefem, który twardo rządził w zespole, bo byli sponsorzy, był menadżer ekipy, ale tak naprawdę nie było tajemnicą, że karty rozdaje Armstrong i to on decyduje o zatrudnieniach mechaników, masażystów, zawodników i całym funkcjonowaniu zespołu. No ja w swojej recenzji książki Juliet Mazur porównałem go nawet do ojca chrzestnego. On Tour de France po raz pierwszy wygrał w roku 1999. Czy już wtedy pojawiały się wobec niego podejrzenia o doping? Słuchaj, zawsze podejrzenia o doping się pojawiają. Nawet teraz, jak wygrywa Winigo, Duńczyk, to więcej pytań od dziennikarzy dostaje o tym, czy zażywa niedozwolone środki. I zawsze, jak ktoś będzie wygrywał jeszcze w tak spektakularny sposób, jak to robił Armstrong, czy później inni zawodnicy, tacy jak Egan Bernal, czy teraz Winigo, czy Pogaczar, który w wieku 21 lat wygrał Tour de France, to zawsze od dziennikarzy padają pytania o doping i tak już ten nasz sport jest naznaczony, chyba że zawsze jak ktoś będzie wygrywał i będzie wygrywał spektakularnie, to takie pytania będą. A według twojej wiedzy, jak Lance Armstrong zrobił to, że przez tyle lat nie wpadł? No właśnie, to jest jego fenomen. On powiem tak, coś, co może się nie spodobać naszym widzom, ale dla mnie Armstrong to był fenomenalny kolarz o niesamowitym talencie, niesamowitej organizacji pracy, który wiedział, jak się przygotować, bardzo ciężko ćwiczył, bardzo ciężko trenował, bardzo ciężko się przygotowywał sumiennie i bardzo dokładnie do tych Tour de France. I no wyobraź sobie 7 lat z rzędu, jak dużo szczęścia trzeba mieć, żeby się nie przewrócić, żeby nie stracić minuty, dwie na którymś z etapów, żeby się nie rozchorować. Zawodnicy jadący Tour de France są naprawdę bardzo podatni na wszelkiego rodzaju infekcje. Ich organizmy są, można powiedzieć, wyżyłowane. Takim naszym żargonie kolarskim się mówi do granic wytrzymałości. Tkanka tłuszczowa to jest praktycznie jej tam nie ma i każde dmuchnięcie, chuchnięcie z jakimiś bakteriami to powoduje, że od razu taki sportowiec łapie infekcję. Nawet powiem ci taką ciekawostkę, kolarze jadący w windzie to gdzieś guziki windy wciskają poprzez gdzieś tam dres czy koszulkę, w której jadą, nie dotykają bezpośrednio palcami tych guzików, co chwilę dezynfekują ręce, bo są tak bardzo podatni na wszelkie infekcje i choroby. No i to, że ani razu się nie przewrócił, nie zachorował, na pewno miał jakieś tam drobne potknięcia, no to jest też dowód na to, że był świetnie przygotowany, że wszystko poświęcił temu wyścigowi, był znał każdy etap, każdy trudny etap. On wcześniej te trasy objeżdżał. No i bardzo ciężko trenował. Mądrze, ciężko przygotowywał cały swój zespół. Nie tylko siebie, ale cały swój zespół do tego wyścigu. I no, tamte czasy były takie, że ta czołówka, pierwsza trójka, pierwsza piątka,
to tak naprawdę nikt nie jeździł na kanapkach z Rzymem. Wszyscy jeździli na tym samym, co jeździł Armstrong. On po prostu miał najwięcej talentu, trenował najciężej i najmądrzej. Potrafił się najlepiej przygotować z nich wszystkich, bo zarówno Urli, Vinokurov, Kloden, cała ta śmietanka z pierwszej dziesiątki, każdy miał jakąś przygodę z dopingiem, czy wcześniej, czy później, czy w tym samym czasie co Armstrong. I tak naprawdę środki, które wykrywali, to były te same, do których zażywania przyznał się Armstrong, bo musimy pamiętać, że u Armstronga nigdy nie wykryto ani hormonu wzrostu, ani EPO. Także no, był znakomicie zorganizowany, znakomicie przygotowany. I dla mnie tylko wielcy mistrzowie potrafią tak poprowadzić swój trening, żeby przygotować się do tak dużego wyścigu 7 lat z rzędu, wygrywając ten wyścig, wiedząc, bo tak naprawdę wiedział o tym, że wszyscy jego najwięksi konkurenci jadą na tym samym. A zanim złapano Lance Armstronga, też zaczęli wpadać jego koledzy z drużyny, jak na przykład Tyler Hamilton. Wpadł później też Levi Leipheimer. Ostatnio była mowa o Janie Ulrichu, pro swoje problemy z dopingiem, swoje przygody miał też Marco Pantani, który zmarł jakoś na początku XXI wieku. Jak ci kolarze są teraz postrzegani w środowisku kolarskim? Czy jako oszuści, koksiarze, czy po prostu jako frajerzy, którzy dali się złapać? Ciężko tutaj nazywać ich koksiarzami, oszustami. Oszukiwali, tak, to jest niewątpliwie prawda, że oszukiwali. Ale ja już to powiedziałem, że no, tak był skonstruowany ten sport w tych czasach, że no, wtedy dla nich nie wydawało się, że oni oszukują, bo zarówno Pantani czy Urlich wiedzieli, że jego przeciwnicy z innych, ich przeciwnicy z innych zespołów zażywają dokładnie to samo. Także tam nie było jakichś wielkich tajemnic i cały świat kolarski, no cały to może za dużo powiedziane, ale ta śmietanka, co później no, też czas pokazał, ci najlepsi jeździli na tym samym. Także oni nie postrzegali się jako oszustów. Okej, oszukiwali wobec tych, którzy zajmowali 70., 90. miejsce. My nie wiemy dzisiaj, czy oni jeździli czysto, czy zażywali doping. Bo zażywanie dopingu to nie jest tylko, to nie wygląda tak, że weźmiesz sobie hormon wzrostu, erytropoetynę, wsiadasz na rower i jesteś lepszy od wszystkich innych. Musisz bardzo ciężko trenować, przygotowywać się, znać swój organizm, odpowiednio się odżywiać, prowadzić się higienicznie. Także to nie jest, można uprościć, wziął doping i wygrał, ale tak jak powiedziałem wcześniej. Cała czołówka jeździła na tym samym. Nie uważali, że robią coś złego, bo ich przeciwnicy robili to samo. A ten, który najmądrzej je trenował, najciężej, najbardziej inteligentnie, wygrywał, był najlepszy. No cóż, tu wkraczamy w pewne dylematy moralne. Czy oszustem jest oszukiwanie w sytuacji, w której wszyscy oszukują? Tylko to już jest raczej do filozofów czy do prawników. W roku 2013 Lance Armstrong udziela wywiadu Oprah Winfrey, w której przyznaje się do wszystkiego, że zażywał hormon wzrostu, że zażywał erytropoetynę, inne rzeczy. Czy dla ciebie i dla środowiska kolarskiego to było, jakby to ująć? Czy to jest coś, czego się spodziewaliście, czy to była raczej dla was niespodzianka? Znaczy, to nie było tajemnicą, że zażywał te środki, bo tak jak mówię, on się nie dał złapać, tak? Inni zdesperowani, którzy, tak jak mówiłeś, byli jego koledzy z zespołu, którzy odchodzili od niego, bo uważali, że są równie dobrzy jak on i mogą sami sobie dać radę w innych zespołach, mogą być liderami, a nie tylko jemu pomagać. Odchodzili do innych ekip i wpadali na dopingu, bo no, pewnie chcieli zrobić wszystko i za wszelką cenę, żeby mógł udowodnić, że są lepsi, a gdzieś im to nie wychodziło. Także dla mnie to nie było tajemnicą, że Armstrong brał, czy inni brali. Tym bardziej po tych wszystkich latach, w których się ścigałem z nimi. Dużą niespodzianką było to, że się przyznał, bo uchodził za takiego, który wie, czego chce,
nigdy nie został złapany na dopingu, to dlaczego miałby się przyznać tak naprawdę? A tutaj wyjawił łopry, tak naprawdę powiedział całą prawdę. Całą to też nie wiemy, ale powiedział bardzo dużo i to było zaskoczeniem, że się przyznał. I ja myślę, że tutaj w grę weszły prawdopodobnie tematy finansowe, bo wiemy, że już w tym czasie zaczynał mieć spore problemy finansowe. Sponsorzy się wycofali, bardzo dużo pieniędzy kosztowały go procesy i batalie sądowe. Także myślę, że to przyznanie się Łopry na oczach całego świata też miało jakieś podłoże finansowe. Być może zostało mu coś zaproponowane, że zostanie odpuszczone albo złagodzona kara finansowa, albo też dostał pieniądze za ten wywiad, bo to było dla mnie dużym zaskoczeniem, że się przyznał. Znaczy, na pewno jego osiągnięciem jest to, że właśnie nie wpadł po te wszystkie lata, w przeciwieństwie na przykład do swojego byłego domestik, Floyda Landisa, który rok po siódmym zwycięstwie Armstronga w Tour de France wpadł po prostu po frajersku, bo pamiętam, że on jechał i w trakcie jednego etapu ledwo co dojechał do mety, następnego już gnał tak szybko, jakby miał motorek w tyłku, a okazało się, że on po prostu dzień przed tym etapem przetoczył sobie krew. No tak, to pamiętam ten etap. Jednego dnia straszne męki i sporo czasu stracił koszulkę lidera, a kolejnego dnia po prostu jedzie rowerem i tylko skręca kierownicą, a nogi same pedałują. Także to było dla całego świata kolarskiego nienaturalne i wszyscy wiedzieli, że coś jest nie tak. I desperacja, tak? Desperacja. Bo mówię, to są ci zawodnicy, którzy wpadli, to byli zawodnicy zdesperowani, tak jak Landis, który myślał, że jest lepszy od Armstronga, że potrafi lepiej się przygotować. A Tour de France to jest 21 dni i można złapać dzień kryzysu. On taki dzień kryzysu złapał, stracił wszystko, no i później tonący brzytwy się chwyta i pokazał całemu światu, że nie jedzie naturalnie, bo ten wyczyn, nie pamiętam, który to był etap, ale to była końcówka wyścigu, ten wyczyn to był naprawdę nienaturalny. A powiedz mi, czy według Twojej wiedzy obecnie kolarstwo jest czyste niż za czyste niż czy po prostu czystsze niż za czasów, kiedy jeździł Lance Armstrong? Powiem bardzo odważnie, uważam, że kolarstwo jest najczystszym sportem w tej chwili na świecie. I najlepsze, co mogło przytrafić się kolarstwu, to był Lance Armstrong, bo dzięki temu, że to była tak duża osobowość, że to była tak rozpoznawalna osoba na całym świecie, facet, który 7 razy wygrał Tour de France, facet, który był mistrzem świata, Amerykanin, można powiedzieć celebryta, bo był widywany w towarzystwie największych gwiazd światowych, w towarzystwie prezydentów. I wpada na dopingu, przyznaje się do tego, przepraszam, nie wpada na dopingu, ale przyznaje się do dopingu na oczach całego świata, to ruszyło całą machinę, aby ten sport oczyścić. Bo gdyby nie Armstrong, to myślę, że dalej w kolarstwie mogłoby być różnie. Ja nie mówię, że kolarstwo było sportem, który jest totalnie zniszczony przez doping, ale mogłoby być różnie, a w tej chwili odważnie powiem, że kolarstwo jest najczystszym sportem. Jeśli zdarzą się wypadki dopingowe, są to przypadki. Zawodnik stosuje jakąś zwykłą odżywkę, która jest zanieczyszczona na etapie produkcji, co bardzo często się zdarza, bo świadome zażycie dopingu przez zawodowego kolarza to jest 99,9%, że zostanie złapany, bo w tej chwili wszyscy kolarze i do kolarstwa weszło to na samym początku, bo teraz jeszcze inne dyscypliny mają taki specjalny program ADAMS, gdzie każdy zawodnik, każdy sportowiec musi wpisać w specjalny program 90 dni do przodu, gdzie będzie się znajdował. Czyli przykładowo, za 31 dni będę w miejscowości Dortmund na ulicy
Angeli Merkel 34, to muszę wpisać, że tam do tej godziny będę na tej ulicy. Oczywiście my nie wiemy, co będzie za 30, 32, 35 dni, ale trzeba uzupełnić ten program na 90 dni do przodu i każdego dnia, jeśli coś się zmienia, to trzeba to modyfikować. Czyli przykładowo jestem dzisiaj w Elblągu, a wiem, że za 3 dni będę wyjeżdżam do Warszawy i będę w Warszawie, znajdował się przez 3 dni w Warszawie, to muszę wpisać, o której godzinie wyjeżdżam, o której godzinie mniej więcej dotrę, pod jakim adresem będę się znajdował. Także w tej chwili kontrolerzy dopingowi mają każdego kolarza na świecie, mają w specjalnym systemie i widzą, gdzie, w którym momencie jest. I wchodzą sobie przykładowo w nazwisko Piotr Wadecki. Ok, Piotr Wadecki w tej chwili znajduje się w Elblągu na ulicy 1 Maja. Jedziemy do Piotra Wadeckiego. I przyjeżdżają, pukają do drzwi. Dzień dobry, kontrola dopingowa. Nie ma pana Piotra. No to jak nie ma pana Piotra, to dzwonią, bo mają podany numer telefonu. Jest 5 minut, aby się stawić. Jeśli w ciągu 5 minut taki sportowiec nie przyjdzie na kontrolę, dostaje pierwszą żółtą kartkę. Drugi raz to jest czerwona kartka i 2 lata dyskwalifikacji. Czyli w tej chwili, w każdej chwili, o każdej godzinie dnia i nocy taki sportowiec może być przebadany. No i naprawdę, no, zażycie dopingu to liczy się, można liczyć się, że no, jest prawie że pewne, że zostanie no, taki delikwent wychwycony, złapany i bardzo małe szanse są, że uda mu się gdzieś ominąć taką kontrolę, czy uniknąć wyniku pozytywnego, jeśli zażył niedozwolone substancje. A do tego w trudnych przypadkach badane są cebulki włosa, badania genetyczne, gdzie tak naprawdę 2 lata do tyłu biolodzy są w stanie wykryć, jakie środki zażywał dany sportowiec. Także w tej chwili uważam, że kolarstwo jest najczystszym sportem, jaki jest. Kiedyś to był taki wyścig kontrolerów i lekarzy, kto kogo oszuka, kto będzie lepszy, jak ominąć kontrolę, jak tej kontroli uniknąć. No a w tej chwili tak naprawdę nie ma możliwości i dlatego też jak oglądamy wyścigi, to kiedyś się mówiło, że kolarz ukształtowany to jest zawodnik w wieku 28-30 lat, to jest zawodnik z doświadczeniem, zawodnik, który już przejechał dużo wyścigów i to jest zawodnik, który może walczyć o zwycięstwa w największych imprezach. A dzisiaj przychodzą dzieciaki, dwudziestolatkowie i wygrywają etapy na największych turach na świecie. Wygrywają Tour de France jak Pogacar czy Remco Evenepoel, bo te szanse się bardzo wyrównały i dzięki temu, że ta walka z dopingiem przyspieszyła w naszym sporcie, to jest no, dużo więcej szans dla prawdziwych talentów, dla tych, którzy są stworzeni do tej dyscypliny, którzy ciężko trenują, bo wcześniej takich szans nie było. A jeszcze raz powiem, że to wszystko dzięki Armstrongowi, bo dzięki temu, że on się przyznał, że oszukiwał przez te wszystkie lata i że był tak znaną osobą na całym świecie, no to tak bardzo mocno to wszystko poszło do przodu, żeby ten sport oczyścić z oszustów. Wojku, ostatnie pytanie. Lance Armstrong zdobył ogromną władzę, zdobył ogromne pieniądze, miał słabe wpływy medialne, był człowiekiem uwielbianym na świecie. On to wszystko zrobił na oszustwie, jednak założył też swoją fundację Livestrong, włożył dużo pracy w uświadamianie ludzi tego, czym jest rak, jak można go leczyć. Dzięki jego pieniądzom też wielu ludzi wyszło z raka, więc chciałbym Cię zapytać, czy w tej całej sytuacji możemy uznawać Lance Armstronga za postać jednoznacznie złą? Nie, to nie był zły człowiek. No, on znalazł sobie ciężko tutaj użyć słowa jednoznacznie, czy to był dobry człowiek, czy zły człowiek. No, na pewno zrobił bardzo wiele dla tych wszystkich chorych, bo sam przeszedł przez chorobę, wyszedł z tego, udało mu się przetrwać i później, tak jak mówisz, założył tą fundację. Dzięki
temu też był jeszcze bardziej rozpoznawalny na świecie, bo wiemy, że w Ameryce kolarstwo nie było tak bardzo popularne. Był Greg LeMond, który wygrał Tour de France, ale dalej to był sport niszowy. Ale dzięki właśnie Fundacji Livestrong on stał się bardzo popularny w Ameryce. Ta fundacja, ta cała otoczka wokół tej fundacji i to, że wygrywał Tour de France, cały zespół i później pół peletonu jeździło z żółtymi opaskami na ręku Livestrong. To tak naprawdę zrobiło go jeszcze bardziej sławnym. To otworzyło mu drzwi do polityków, do możliwości spotykania się z nimi. Był pewien taki nawet epizod i głośno się o tym mówiło, że sam chce pobawić się w politykę i gdzieś próbować wystartować ze swojego regionu, chyba z Teksasu, jeśli dobrze pamiętam. Tak, on jest chyba spod Austin. Tak, także nie można powiedzieć, że to był zły człowiek. Ja powtórzę jeszcze raz, w tamtych czasach nie było tajemnicą, na czym ścigają się najlepsi, co jedzą najlepsi i jak zdobywają swoje tytuły. Może nie dla wszystkich nie było to tajemnicą, ale dla tych, ci, którzy byli i którzy wygrywali, no to i trafiali do najlepszych zespołów świata, to w pewnym momencie przestało to być tajemnicą. No i on po prostu ścigał się tak, jak pozostali. I nie można powiedzieć, że był zły też. Na pewno zrobił wiele dobrego, cała jego historia zrobiła wiele dobrego dla kolarstwa, bo powtórzę raz jeszcze, kolarstwo jest w tej chwili najczystszym sportem, jaki funkcjonuje na świecie. Bardzo serdecznie dziękuję. Moim gościem był Piotr Wadecki, także to tyle ode mnie na dziś. Mam nadzieję, że mój materiał się Wam podobał. Jeżeli tak, to zachęcam do zostawienia pod tym filmem pozytywnej oceny oraz napisania komentarza. Zachęcam także do kliknięcia przycisku subskrypcji. Zajrzyjcie także na mój fanpage na Facebooku oraz odwiedźcie moją biblioteczkę na Lubimy Czytaj, są one podlinkowane w opisie. Dajcie też w komentarzach jeszcze, jakie tematy Was interesują, jakie książki mi polecacie, jakie chcecie, żebym przeczytał. Ja czytając te książki, przygotowując dla Was te filmy, ciągle się czegoś uczę, dzięki czemu stale się rozwijam. Także tyle ode mnie. Trzymajcie się i do zobaczenia w następnym materiale. Cześć!